Witam, dzisiaj poza tym, że pokażę Wam progres w Dragon Ballu, jaki odnotowałem na przestrzeni ostatnich dni, to także odpowiem na kilka zaległych pytań, które gdzieś tam słaliście, jeżeli chodzi o tę moją serię na temat YouTube'a, którą publikowałem na samym początku, jeżeli chodzi o historię tego kanału. Otóż pytaliście m.in. o to, dlaczego nie macie wyświetleń, dlaczego nie możecie się wybić, dlaczego YouTube nie lubi waszych kanałów tak bardzo, że niezależnie od tego, co robicie, to efekt tak czy inaczej jest gówniany. Ogólnie sprawa jest dość prosta i za chwilę wam to wszystko wyjaśnię, natomiast na wstępie powiem wam o kilku istotnych rzeczach, mianowicie po pierwsze prowadzę kilka różnych kanałów. Niektóre z nich generują setki tysięcy wyświetleń na miesiąc, w przypadku niektórych mam po 2 latach na przykład po 1000 wyświetleń na każdym wideo, także nie wliczam oczywiście w to wszystko kanału, na którym jesteście w tej chwili, bo tutaj sytuacja wygląda tak, że wyświetlenia co prawda były, nawet bardzo dużo i jak kogoś to interesuje, to mogę wam te statystyki następnym razem pokazać, z tym, że któregoś razu w wyniku pomyłki YouTube zablokował kanał na około 2 miesiące, no bo zanim oczywiście support zdecydował się zbadać moją sprawę, odblokować go i mnie przeprosić, no to minęło tyle czasu, że kanał zwyczajnie umarł. Filmy, które generowały mi tu dziesiątki tysięcy wyświetleń dziennie od roku czy dwóch, nagle po prostu zniknęły i jak je przywrócono, no to oczywiście nie były w stanie już odzyskać swoich pozycji w rankingach. Oczywiście wrzucałem kolejne rzeczy, próbowałem, ale nikomu to już się i tak nie pokazywało i po pół roku dałem sobie spokój, zostawiając ten kanał nieaktywnym. Było tu 20 parę tysięcy subów, więc po czasie do niego wróciłem, ale teraz jest tutaj zupełnie inna tematyka, więc kanał jest, bo jest, wrzucam tutaj filmy, bo wrzucam, ale zrobienie jakichkolwiek wyświetleń w tym wypadku jest niemożliwe, no bo te nieaktywne suby jednak szkodzą. Nic na to nie poradzę, dlatego prowadzę sobie tutaj taki kameralny kanał gamingowy. Nie narzekam, jako że pro gamerem nie jestem, no to oczywiście tutaj nie mam jakichś tam zbyt wielkich oczekiwań co do tego, że ktoś tam nagle będzie oglądał to, jak kiepsko mi w tych grach idzie. Przede wszystkim wracając do tematu, jeżeli prowadzisz kanał od iluś tam miesięcy i nie odnosisz sukcesów, no to spoko, ja również mam takie kanały. Nie chodzi tu o to, że koniecznie popełniasz jakieś błędy, no bo uwierz, nawet lipne tytuły, miniaturki czy opisy także robią mi wyświetlenia. Tutaj nie o to chodzi myślenie, że to tutaj należy doszukiwać się problemu, to jak myślenie, że szybkie auto na przykład sprawi, że wygrasz profesjonalny wyścig na torze. Nie tędy droga, owszem, to pomaga, ale nie jest niczym decydującym. Tutaj liczy się przede wszystkim klikalność i czas oglądania, ale żeby twoje wideo zaskoczyło, to YouTube musi najpierw wyświetlić je odpowiednim ludziom, którzy klikną i będą je oglądać możliwie najdłużej. W tym celu pomaga precyzyjne opisanie swoich filmów za pomocą najbardziej odpowiadających ich treści tytułów. Tyle tylko, że algorytm jest głupi i często i tak się myli. Także bywało, że na przykład na moje filmy o finansach były kierowane osoby z jakiegoś disco polowego kawałka. No i co się wtedy dzieje? Ludzie oczywiście nie klikają, spada współczynnik klikalności, a ci co klikną, to wyłączą film po obejrzeniu na przykład 10% twojego wideo i koniec. Wideo zostaje zabite, dalej nigdzie się nie wyświetla. Tak więc tutaj też chodzi o szczęście co do algorytmu, szczęście co do tego, czy rzeczywiście ten algorytm gdzieś tam trafnie oceni tematykę tego, co wrzucacie na swój kanał. Wszystko zależy od tego, czy algorytm pokaże twój film na samym początku tym właściwym osobom, czy też nie, no bo bywa, że zrobi to dopiero na przykład po upływie pewnego czasu od publikacji wideo, bywa, że zrobi to dopiero po tym, jak wrzucisz na przykład 100 filmów i 100 razy się najpierw pomyli, ale zasada jest jedna. Prędzej czy później trafisz na odpowiednich widzów, a któryś z twoich filmów zacznie generować wyświetlenia i piąć się w rankingach. Także tak to właśnie wygląda. Jak widzicie, tutaj w Dragon Ballu już idzie mi całkiem nieźle. Nie wiem, czy śledziliście to wideo, kiedy mówiłem tutaj o YouTubie, no bo wtedy jest troszkę ciężko skupić uwagę na jednym i na drugim, więc myślę, że część osób skupiała się na tym gameplayu, część osób skupiała się raczej na tym, co mówiłem na temat popularności tutaj, jakby inaczej, wybijania się na YouTubie. Natomiast tutaj chciałbym, żebyście zwrócili też na to uwagę, no bo były już 2 filmy z Dragon Balla na moim kanale, więc prawdopodobnie również ten progres tutaj dostrzegacie. Oczywiście nie jestem jakimś tam ekspertem co do tego, jak powinno się w to grać. Jestem raczej takim niedzielnym graczem, ale jestem ogólnie zadowolony, no bo jak mówiłem, dopóki nie idzie, no to też ciężko czerpać z takiej gry przyjemność, a tutaj sobie sukcesywnie zwiększam poziom trudności i powiem szczerze, że nawet na tych wyższych poziomach już całkiem nieźle ogarniam, więc tak jak tutaj rekomendowaliście różne tytuły w komentarzach pod ostatnim moim filmem, gdzie was prosiłem o to, żebyście polecili coś właśnie fajnego z Dragon Balla, to na pewno je sprawdzę i liczę na to, że
Któryś z tych tytułów rzeczywiście przyciągnie mnie na dłużej. Dzisiaj prawdopodobnie będę się tym zajmował, będę sprawdzał te komentarze, czytał co tam pisaliście, co tam polecaliście. No i na pewno już następnym razem wrócę do Was tutaj z zupełnie nową grą, którą pewnie gdzieś tam dzięki Wam sobie stestuję. Wracając oczywiście jeszcze tutaj do podsumowania tego całego wywodu na temat YouTube'a, no to tutaj generalnie wystarczy tak naprawdę jeden traf, bo potem masz już tych widzów, którym Twój poprzedni film się spodobał i YouTube przestanie wyświetlać Twoje treści tak na chybił trafił, zamiast tego polecając je osobom, które je zaangażowały już wcześniej. Także nie będzie to już działało tak w 100% na tej zasadzie dopiero szukania tej właściwej audiencji dla Twoich treści. No i na pewno wtedy jest dużo łatwiej, na pewno dużo łatwiej tutaj o to, żeby ten kanał rozwinąć. Musisz po prostu ten raz mieć trochę szczęścia, a potem to już wszystko leci. Wtedy jest już o niebo łatwiej o sukces każdego kolejnego filmu, no bo większe prawdopodobieństwo, że te osoby znów obejrzą Twoje filmy do końca, a algorytm nie będzie pokazywał Twoich treści na chybił trafił, komu popadnie, szukając Ci tych oczywiście pierwszych widzów. Tyle, jeżeli to wideo było dla Ciebie pomocne, to nie zapomnij zostawić suba i łapki w górę. Tyle, napiszcie w komentarzu koniecznie, czy chcecie więcej takich filmów poruszających zupełnie inne tematy niż bezpośrednio to, co widzicie na ekranie, czy też może powinienem sobie takie miksowanie tych filmów odpuścić. No, to wszystko zależy od Was, no bo też nie chciałbym tutaj Was specjalnie zanudzać. Z drugiej strony wydaje mi się, że granie w gry i mówienie o tym, że gra się w grę, no też nie zawsze jest takim angażującym sposobem przekazywania czegokolwiek. Po drugie, ja też nie chciałbym mówić tutaj o samych grach, tylko niejako, żebyście poznali mnie, moje poglądy, czy też doświadczenia, jeżeli chodzi o różne tematy, w związku z czym no jednak wolałbym mimo wszystko czasami takie wideo opublikować. Dajcie koniecznie znać, zostawcie łapkę w górę, tymczasem to wszystko, do usłyszenia, cześć! やるな、やっちゃ。まだ気を緩めることはできんぞ。